ale dwie tablice informacyjne, Gdzie? szlaki koło PKS-u i koło PKP. Jest, są szlaki spacerowe i jest taka mała gablotka z plakatami oraz jeszcze w paru takich przyjaznych nam punktach, jak biura turystyczne, jak no nie wiem, tam sklepy sportowe, Centrum Informacji Turystycznej. No i strona internetowa, która no, ma coraz więcej tych odwiedzin, no bo jest, mam nadzieję, ciekawie prowadzona. I można się z Wami na taką wycieczkę załapać. Tak. Z tym, że oczywiście ci, którzy są członkami, troszeczkę mają ulgę, prawda, z tego tytułu, a ci, którzy jadą po raz pierwszy, no po prostu reagują na takie ogłoszenie, mówią, o fajnie, pojadę. No to troszeczkę muszą więcej, prawda, zapłacić. Znaczy to jest nieduża różnica. W zasadzie jest to tylko tak zróżnicowane, żeby, no, żeby zachęcać ludzi, no, żeby do wstąpienia do organizacji, do spróbowania towarzyszenia nam na większej ilości wycieczek. Zresztą chyba pracujemy troszkę nad zmianą regulaminu zapisów, ponieważ no, powiedzmy ostatnimi czasy wycieczki cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Wręcz tak, nie jesteśmy w stanie wszystkich chętnych zabrać na te wycieczki. Członkowie czasami czują się zawiedzeni tym, że na przykład nie znaleźli się na liście, już miejsca nie było. Także no, staramy się tak, żeby no, jednak w pierwszej kolejności chyba byli członkowie, no co niektórzy uważają, należy im się z racji tego, że płacą składki i ileś lat w kole pracują. No to tak, Towarzystwo jest tatrzańskie, to powiedzcie mi, czy naprawdę znacie doskonale te Tatry. Czy jakby tak was gdzieś zostawił w jakimś miejscu, aha, to wiem, gdzie jestem. Znaczy, pod tym względem to pewnie, na pewno byśmy sobie poradzili, a sam pan wie, że takie powiedzenie, że się coś zna doskonale, to jest bardzo no, niepewne, czy ruch. No i nieskromne może, prawda? Nieskromne, tak. No dobrze, ale czy prowadzicie sobie jakąś taką wewnętrzną statystykę, ponieważ waszym żywiołem są góry, wycieczki w góry, więc gdzie byliśmy? Czy właściwie mamy już te góry Europy zaliczone, czy szczyty, prawda, te najwyższe, też nasi członkowie już pozaliczali. Jak to sobie tam informujecie się? Czy wiecie na ten temat coś? Znaczy generalnie to nasz prezes honorowy zajmował się taką statystyką, wszystko prowadzi. Do dzisiaj zresztą, tak. Bo jest pasjonatem właśnie statystyk. A my to mamy takie swoje prywatne i zresztą no, na razie tylko zawieszone jakby w naszej pamięci. Nie jest to nigdzie zapisane jeszcze. Ale myślę, że ale kronika tak, jest oczywiście oddziałem. Poza Europą gdzie byliście w górach? Ja czy osobiście nie, ale nasi ale sympatycy członkowie, i członkowie tak. Bywali, tak? Tak. Znaczy, no, macie rozeznanie. Wspominaliśmy jeszcze przed programem, wymieniliśmy Andy i Aconcagua, zdaje się, tak? Że tutaj to zapamiętaliście. No, Everestu chyba nikt nie zaliczył, rozumiem, chociaż. Z naszych członków oddziału, no nie chcę powiedzieć, ale chyba raczej nie. Raczej nie. Natomiast Alpy oczywiście, tak? Tak, tak. A właśnie jak penetrowaliście te Alpy? Gdzie byliście w Alpach? No od lat już penetrujemy. No. Początkowo to było małymi grupami, dwoma, trzy zespołami sześcioosobowymi. Myśmy z Robertem, czy Robert to nawet sam podniósł, bo to dokładnie nawet Roberta zasługa. Robert pierwszy powiedział, tam gdzieś nawet został wyśmiany, że on postara się, żebyśmy wyprowadzili 30 osób na Gran Paradiso. No to jest jeden z czterotysięczników w Alpach, w Dolinie Aosty. No i rzeczywiście to przedsięwzięcie nam się udało. Chociaż równolegle było przez naszą bratnią organizację, czy powiedzmy bratnią, no, przyjacieli z PTTK prowadzone i tam to by się mogło skończyć dość tragicznie i też na ten sam szczyt. No, nam się to powiodło bardzo no, ciekawym skutkiem, piękna pogoda i tak dalej. No, no tak, bo to jednak 33 osoby weszły wtedy na Gran Paradiso. Urządzacie te wycieczki systematycznie, praktycznie co weekend, a nawet częściej. No ale pogoda jest różna, a statystyka jest taka fatalna dla Sobót na przykład. To niemieccy meteorolodzy wyliczyli, że 60 czy 70% Sobót w roku to leje. I to się naprawdę sprawdza. Jak się ludzie szykują, ach, mam sobotę, wolny weekend, pójdę do ogródka coś robić. Przychodzi sobota rano, leje. Więc, a wycieczka jest zaplanowana, trzeba jechać. Czasem w góry, gdzie, prawda, no warunki są wiadomo, zawsze trudne.
Czy mieliście taką sytuację, że musieliście jakieś wycieczki odwoływać? W tym roku się zdarzyło nam pierwszy raz od niepamiętnych czasów, że jedną wycieczkę trzeba było odwołać, a dwa razy nie zdobyliśmy celu, co też dla nas nie jest taką satysfakcją, bo jak trzeba wyjść na przykład na Wołowiec, a dochodzimy tylko do pewnej wysokości, musimy się wrócić, no to człowiek jest, no wiadomo, w takiej sytuacji raczej niezbyt usatysfakcjonowany, bo w zasadzie stracił czas. No ale z drugiej strony i w tym roku były dwie takie wycieczki. Refleksji takiej, że, no, bezpieczeństwo jest ważniejsze, prawda, oczywiście, niż wyczyn, bo no, można przypłacić zdrowie albo życie. W tym roku tak było, że dwie wycieczki no, nie doszły celu, co w sumie trzy wycieczki, co no, uważam w porównaniu na przykład do roku ubiegłego, gdzie wszystkie wycieczki w zasadzie swój cel osiągnęły. No, to... Biorąc pod uwagę statystykę, wychodzi bardzo dobrze. No i wobec tego teraz już skupmy się na tym waszym ostatnim osiągnięciu, na tej ostatniej wyprawie, mianowicie na wyjeździe do Czarnogóry i do Albanii. Czarnogóra może bardziej jest penetrowana przez nas tutaj Polaków, natomiast Albania jest krajem cały czas egzotycznym, przede wszystkim dlatego, że tam, no, trzeba pamiętać, że tam szalał reżim stalinowski. To była dziwna w ogóle konstrukcja, że nagle reżim stalinowski miał taką enklawę w Albanii. I oczywiście to się odbijało na życiu mieszkańców. To był kraj praktycznie zamknięty. No wiadomo, to przysłowiowe radio Tirana i dowcipy wokół tego krążące, tak jak o radiu Erewań. Więc zresztą cytowane było to radio Tirana jako przykład kompletnie załganych wiadomości i takiej propagandy czystej wody. To oczywiście się zmieniło. Albania się nagle otworzyła na świat, czego skutkiem jest wasz pobyt. I jak właściwie jesteście? Może właśnie zacznijmy od tej Albanii, jak byście ją znaleźli? Każdy kraj, w którym są góry, jest interesujący, żeby tam pojechać. Chociaż z drugiej strony z Wojtkiem zdawaliśmy sobie sprawę, że może być to problem ze względu na całkowity brak szlaków turystycznych i nie najlepsze drogi, przynajmniej tak nam się wydawało, jak jechaliśmy. Ale faktem jest, że po prostu szlaków nie ma i to był, no powiedzmy, no, troszkę żeśmy tam byli, spenetrowali. A jak wysokie są tam góry? Jak wysokie? 2965 metrów. No to nie, dla nas to, jest... Korab 2700. 2700 korab, tak, na pograniczu z Macedonią, a w Alpach Albańskich, przy tak zwanym Prokletiu, jezerce 2964. Piękne góry, przepiękne góry. A jeśli chodzi o, no bo to góry oczywiście to już jak już w tej ostatniej fazie się poznaje, natomiast pierwszy kontakt to jest kontakt z ludźmi, z administracją, no właśnie tak jak Pan mówił, z drogami, no i z całym, że tak powiem, urządzeniem kraju. Jak to tam wygląda? Język? Znaczy, Robson, no, język dla nas wszystkich był kompletnym zaskoczeniem, znaczy wiedzieliśmy, no ale to wiadomo, jeszcze trzeba fonetycznie usłyszeć. W zasadzie niepodobny do żadnego języka, bo to jest język prastarych mieszkańców Półwyspu Bałkańskiego, którzy przetrwali, w zasadzie żyją jeszcze w diasporze, jeszcze w kilku innych krajach, bo to i we Włoszech, w Macedonii, i w Serbii, w Czarnogórze, tych Albańczyków jest trochę na tym świecie. Taka językowa skamielina. Tak, i to skamielina językowa przetrwała tyle najazdów i tureckich, i słowiańskich. No jak byście się porozumiewali? No, czasami w języku migowym czy powiedzmy obrazkowym. Najwyżej człowieka trochę ręce bolą. Tak.